Fascynują nas wyładowania elektryczne, ich fraktalny charakter i artystyczny pierwiastek. Dlatego na co dzień w ramach naszej działalności Vaulting Hold utrwalamy je na powierzchni drewna. W ten sposób powstają formy użytkowe oraz biżuteria. Wyjątkowość tradycyjnych technik fotograficznych w mojej działalności artystycznej pozwala mi na sięgnięcie źródeł tej sztuki i pełne jej zrozumienie. Opiera się na naturalnych procesach chemicznych, co pozwala mi w dużym stopniu kontrolować ten proces poprzez dobór materiałów. Dostrzegliśmy możliwości wykorzystania metody rejestracji wyładowań ślizgowych na papierze fotograficznym. Tym razem postanowiliśmy wykorzystać je do stworzenia innych form artystycznych – grafiki. Zaprosiliśmy do współpracy Adę Trybuchowicz. Rejestracja obrazu na papierze światłoczułym jest techniką nietypową, ponieważ ma jednorazowy charakter. W przypadku błony fotograficznej mamy możliwość jej powielania i modyfikowania w kolejnych etapach obróbki. Tutaj obraz jest całkowicie unikatowy. Niska czułość emulsji pozwala na naświetlanie przez długi czas lub rejestrację przedmiotów i zjawisk o wysokiej jasności. Połączyliśmy naszą wiedzę i doświadczenie z wielu dziedzin nauki, techniki i sztuki w celu stworzenia czegoś absolutnie wyjątkowego. Wystawa Poprzez Nicość zabierze Was w kosmiczne krajobrazy oraz detale niczym spod mikroskopu, które będzie można samodzielnie eksplorować za pomocą lupek. Ekspozycja została specjalnie zaprojektowana. Mrok sali pozwoli na zanurzenie w kontemplacyjny charakter obrazów. Już 2 lipca zapraszamy na wernisaż wystawy Poprzez Nicość w Miejskim Domu Kultury w Sulejówku. Ada, Paulina, Dominik.